Halo, halo, cześć, z tej strony Habit, twój ulubiony upie, teraz dzisiaj zrobimy sobie opening u Yakuza, gościa, który teraz Silvera 1, wcześniej miał Silvera 2, niestety spadł w drugim sezonie, tak samo w pierwszym nie grał, a u niego otworzymy grubo ponad 30 skrzyneczek, 30 pięknych, błyszczących się, oczywiście, sharp case'ów. Zobaczymy, co tutaj wypadnie, miejmy nadzieję, że to będą oczywiście dual daggersy. Jak na tą chwilę Yakuza ma dosyć bogaty, ładny ekwipunek, którego może zazdrościć nie jeden gracz Silverem 2, tak jak miał tutaj oczywiście Yakuza. Lecimy, jest góra, jest Butterfly, jest Karambit, Fabem Boom, który jest naprawdę bardzo ładny. Ja go niestety nie mam, ale na pewno ma bardzo ładną pakę, która tutaj jest łapana przez jakąś tam dziewczynkę, która no niestety złapać jej nie mogła. Lecimy od pierwszego sharp case'a, ty teraz zostaw łapeczkę w górę, jeśli chcesz, żeby tutaj padła kostka, tak jak w ostatnim materiale, pamiętacie, tam poleciały te oczywiście piękne dual daggersy acid, więc miejmy nadzieję, że tutaj też poleci, leci pierwsza skrzyneczka i zobaczmy, co tutaj poleci i to będzie casual, jaki dobry drop jako pierwsza skrzyneczka, naprawdę świetnie to wygląda, dobry start moim zdaniem i co, lecimy teraz, już kupujemy grubo 29 skrzyneczek, ponieważ, o kurde, nie 50, tylko 29, moi drodzy, to jakieś zakręcone rzeczy niektóre. Dobra, lecimy z kolejną skrzyneczką, trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapki w górę, żeby coś tutaj poleciało grubo, grubo, bo jest M40, które oczywiście ja też miałem, ale sprzedałem, było, minęło, lecimy dalej z temacikiem, ponieważ to kolejna skrzyneczka i szybkie tutaj zapowietrzenie, przylatuje kolejny skin i mamy USP, którego na pewno nikt nie chce w naszych dłoniach, ponieważ jest brzydki jak ostatnia zima, na której śniegu naprawdę mogło brakować, tak King przeleciał, no niestety, M16, moi drodzy, to niestety nie jest dobry drop, ale mamy jeszcze to, no tutaj grubo, ponad 20 skrzyneczek, aby je otworzyć, a wy w tym momencie napiszcie tam na dole, jakie byście chcieli inne gry zobaczyć na kanale, gdzie oczywiście razem wspólnie tworzymy fajny kontencior, wasze pomysły, moje tworzenie naprawdę dobrze wychodzi, a teraz kolejna skrzyneczka i P90 przeleciało OPS, ale naprawdę OPS w tym momencie to jest chyba najlepsze określenie tego, co jej przeleciało, tak jak i wcześniej ta kosa przeleciała, no niestety, ale mam nadzieję, że te polecą piękne Demonic Steel, ponieważ one tak się tutaj nazywają, fioletowe, błyszczące, świetnie wyglądające, a na pewno pasujące do tych oczywiście, o akurat tutaj mamy rękawiczki, do tych na pewno jest panków, skrzyneczki i koski z nich, które by poleciały, na pewno by pasowały do nich, ale na pewno jeszcze retro wave, ładnie wyglądające. Leci. M40, ono się nas trzyma. Trzyma się nas jak smród gaci, rozumiecie? To jest niepojęte, ale jednak prawdziwe. Dobra, tą skrzyneczkę zostawimy, otworzymy sobie kolejną, ponieważ w ogóle pytam wam się... Będzie kosa? Będzie? No nie będzie! No jak to mogło przelecieć? Miałem już się was pytać coś, ale niestety kosa przeleciała. Co tu się wydarzyło? Co jest? Co się stanęło? Czerwony skin już tam przeleciał, ja to widziałem i niestety tutaj Desert Eagle nam poleci. No, Pirania, dosyć fajny, choć w Satraku byłby, no, bardziej tutaj obiecujący i fajnie to wszystko by wyglądało, ale spokojnie. Pytam się was oczywiście o gierki, ponieważ za niedługo gdzieś tam chodzą plotki, głosy, ajajaj, że wyjdzie Valorant Mobile, tak sobie myślałem, czy by go nie nagrywać na kanale wraz ze stand-upem. Co o tym myślicie? Jeśli byście chcieli, to tak samo zostawcie swoją odpowiedź w komentarzu. Kolejne kosy lecą, nic nie przelatuje, nic nie leci, ale tutaj ten skinek na rynku kosztuje aż 23 golda, mocarny 23 golda. No słuchajcie, grubo, ale Yakuza. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że on ma 329 godzin w gierce, to jest świeży gracz, świeżo upieczony jak bułeczka w piekarni. No ale może to takiego świeżego gracza Axe się polituje, ale jednak my z nimi chyba mamy na pięku, ponieważ już ostatnio skrypaliśmy ich głośno i mocno po pośladach. Pewnie ich tam dalej bolą, gdzieś odczuwają te klepanie, ale zobacz, ile fioletowych przyleciało, co jest? Pierwszy raz widziałem taki arsenał fioletowych skinów, no naprawdę, szapobala Axe za taką skrzynkę, za taką odwagę, za taki los w ogóle. Aha, dwie skrzyneczki zostały już tutaj nam do otwarcia tam na dole, a w ogóle piękny dzionek dzisiaj mija, a tak King to niestety nie leci i kolejny USP w Satraku. W ogóle, jakie plany macie na dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest piękny czwartek, słoneczny, przynajmniej u mnie, czy u was też? Grubo ponad 20 stopni Celsjusza, idealne na opalanie się. Będzie kosa? Będzie? Mamy kosę! Let's go!
go! Kolejny raz wyklepaliśmy Axel po pośladach! Tak to się robi! 1% szansu Habiego to jest naprawdę niesamowita sprawa! Co on tutaj robi? Co ja robię w tej serii? Co jest nie tak? Zostawiasz łapeczkę w górę, gościu! Kolejna kosa! Co tu się... Cały plan napisałem sobie tu na kartce! Nie dzieje, no ja nie wierzę! Kolejna kosa! Tyle do przodu! Oh my godness! Co się dzieje? Ja pierdzielę! Ale drop! Ale to poszło! Dobra, lecimy z kolejną skrzynką. Co tu się wydarzyło? I kosa? No nie będzie, ale jakby dwie kosy poleciały w tym wszystkim. Oh my goodness. No niesamowite. No niesamowite. Co tu się dzieje? I jestem 40 grip, ale no... Ja nie dowierzam, nie? Nie dowierzam, co tu się wydarzyło? Oh my goodness. Ratata. Ja pierdziule, w ogóle taka jeszcze dobra wiadomość po tej kosie to jest taka, że za niedługo zakładam światłowód, więc słuchajcie, będzie grubo, będzie się działo, będzie bal, nie? Będzie bal. I jeszcze P350 takich, naprawdę to jest świetny drop, matko jedyna, co to za skiny teraz lecą, jaka kosa. Akurat ta, o której mówiłem, kolejna przeleciała, no naprawdę niesamowite, dalej jestem w szoku, nie? Tutaj co oddało, słuchajcie, no Habi otwiera, Habi oddaje, nie? To wiecie, jak macie skrzynki, piszcie na Discordzie, piszcie na Instagramie, Habi otworzy, poszczęści się może, tak jak i tutaj w tych ostatnich dwóch materiałach, ponieważ tutaj co materiały lecą i kolejna kosa, no niestety, tak by było dobrze, tak by to wszystko wyszło, takie by były emocje, moi drodzy, co tutaj by się działo, ohoho, dobra, M4A1 Sour będzie, bez tatraka, bez, okej, okay, nic się nie dzieje, lecimy z tematem. No naprawdę, szapoba dla tego dropa. Co tu w ogóle poszło? Ojojoj, kolejne skiny. Naprawdę, słuchajcie, za niedługo zakładamy światłowód. O, w satraku, nice. Ile to kosztuje w satraku? Aż sobie zobaczę, ponieważ nie patrzyłem. 8 mocarne golda, widzicie? To jest mocarne 8 golda. No naprawdę, szapoba dla mnie, kurde, za taki drop 8 golda. No i słuchajcie, za niedługo zakładam światłowód, moi drodzy. Będą live'y, będzie się działo, będzie co oglądać i... No będzie fajnie, będzie fan, będą jakieś angierki. Moim zdaniem będę robił live na Twitchu, no chyba żeby coś się zmieniło, ale poleci P90 Ops, o którym na początku mówiliśmy, że jest Ops, ale ta kosa to jest naprawdę miód malina, ale to będzie się działo, I kolejna skrzyneczka, ostatnie 4 skrzyneczki, moi drodzy, pod koniec, no i kolejna kosa, zobaczcie ile cię kos przelatuje i jesteśmy tak bardzo blisko tego wszystkiego. Nie no, tutaj kolejna miniaturka z napisem Stonks, no naprawdę, kosa, no nie, kolejna by była taka piękna, taki byłby Stonks, tak to by wszystko poszło do góry, naprawdę, ajajaj. Dobra, tutaj M4A1 Sour i kończąca teraz w tym momencie skrzyneczka, a was zapraszam na mojego Instagrama, gdzie tam oczywiście macie gdzieś na dole w przypiętym komentarzu, zapraszam was przede wszystkim na mojego fanpage'a na Facebooku, ponieważ tam zazwyczaj tutaj jakieś tam posty, integracje, coś takiego, oczywiście jaką mapę lubicie, jaką broń lubicie i tak dalej, więc zapraszam was tam i oczywiście także na Stanowo Polskę, gdzie oczywiście linki macie wszystkie w opisie, więc tak jakby musicie go rozwinąć, a my rozwijamy ostatnią skrzyneczkę, na której oczywiście nic nie poleci, tylko G22 Casual bez satraka, więc świetne rozpoczęcie, świetne zakończenie. Ja dziękuję wam bardzo serdecznie, jak to i samo mówi, kłaniam się nisko aż po samej kule, a ty teraz zostaw łapkę w górę i do zobaczenia już jutro.